Pan Grzegorz pochodzi ze wsi Zawidowice koło Grudka Jagiellońskiego pod Lwowem. Jego ojciec był Polakiem, a matka Ukrainką. Rodzice byli zamożnymi rolnikami. We wrześniu 1939 roku, gdy przyszli Sowieci, rodzina Wiwerów także stała się ofiarą najeźdźców. 7 miesięcy u mnie było, tak? Jak mi wywieźli na Sybir 10 lutego 1960 roku. Росіяни, як прийшли тільки перші росіяни, нас вивезли, дядька вивезли, як вони мовили, куркуля. Rodzinę Wiwerów w wagonach towarowych wywieziono do obwodu omskiego. Tam mieszkali w bardzo złych, wręcz nieludzkich warunkach. Po roku zmarła matka pana Grzegorza. Ojciec wraz z dwoma braćmi wstąpił do Armii Ludowej, a dziadkowie, rodzice ojca, zmarli na tyfus w drodze powrotnej z Syberii. Kiedy przyjechaliśmy z Syberu, o, ciocia tam stała budować, tam jej córka mieszka. O, jest nawet, o, fotografia taka duża, dziadeka. On sołtysem był na wioski. On był wojenny, był on taki zasłużony był człowiek. I nie dojechał do domu ze Syberu. Pana Grzegorza wychowała babcia ze strony matki. Później role się odwróciły i to wnuk zajął się starszą kobietą. Właśnie dlatego nie opuścił kraju i nie wyjechał do ojca, do Polski. Pan Grzegorz został we Lwowie, tu założył rodzinę i tu pracował jako kierowca. Ja byłam Ukrainka, a on Polak. Bardzo mi się podobała polska mowa, język się podobał. I ja kupowała gazetę, przyjaciółka, żurnale i czytałam, bardzo chciałam. Tato jego kiedy pisał list, to ja nie mogła przeczytać. A później, jak ja już się wzięła do gazety, jak ja się nauczyła, to bardzo dobrze czytam i piszę po polsku. Dzień dobry, witamy ze świętem. Wolontariusze Centrum Polskiej Kultury Odra Niemen Dniestr, którzy opiekują się lwowskimi kombatantami i sybirakami, często odwiedzają małżeństwo Wiwerów. Ciągle staramy się ich wspierać, pomagamy ich, przyjeżdżamy, odwiedzamy, bo tak naprawdę ich jest coraz mniej. Kiedyś tu we Lwowie było dużo i kombatantów, i sybiraków, i były różne spotkania wspólne, i opłatkowe spotkania były dla nich robione, ich było zapraszane i na 11 listopada, na 3 maja, na święto narodowe. We Lwowie pan Grzegorz jest już ostatnim przedstawicielem organizacji polskich kombatantów z II wojny światowej i osób represjonowanych.